Kiedy przemierzałem okolice, żeby znaleźć jakieś sensowne miejsce do pokazania twojego motocykla, drogi Krzysztofie, stwierdziłem, że najlepszym miejscem będzie włoska restauracja. W końcu to Włosi ugotowali ten motocykl i Osteria Piemonte to było miejsce na warszawskim Ursusie, które no, chyba najlepiej pasuje do tego, żeby włoszczyzna typowa tam się znalazła. No też tak myślę, tak. To było... Nie miałeś obiekcji żadnych? No nie. Drzwi się nagle otworzyły, wjechaliśmy. Wykwintne wina, tudzież potrawy dookoła się pojawiają, a my siedzimy i oglądamy i smakujemy twój motocykl. Co ci do głowy strzeliło, powiedz, żeby jeździć w tak dziwacznej pozycji, kiedy mogłeś za te pieniądze, które wsadziłeś ten motocykl, kupić przynajmniej, nie wiem, jednego konkretnego Harley'a i tłuc się nim z takim brzuchem bez żadnego problemu? Jak wiesz, tłukę się Harley'em, kiedy zresztą robiłeś program na temat mojego Nitroda, ale to nie chodzi o to, żeby było wygodnie, to ma być fajnie, tak? Jest taka ekstremalna sytuacja. A dlaczego akurat robiłeś to na Ducati? Ludzie robią to na starych Anglikach, ty wybrałeś akurat Ducati. Wiesz co, ten hałas, to suche sprzęgło. Otwarte zostały, jak tam już widziałeś, paski rozrządu. Tajemne rurki. Tajemne rurki. No, to o to chodzi, tak. Taka maszyneria. Ja ten motocykl spotkałem pierwszy raz u Kotleta w jego kuźni motocyklowej i nie wiedziałem dokładnie, czy on jest. Tak się stają, Kotlet tak nie do końca się do niego przyznawał, opowiadał o tym motocyklu, zrobiłem tutaj coś, natomiast gdzie on tak naprawdę powstał? No powstał w świeżo uruchomionej manufakturce mojej, CafeRacer, jak już mówiłem wcześniej, CafeRacer-Manufacture, manufakturę. Kotlet tu się dużo przyłożył, tutaj to przy współpracy z PJP powstało bezsprzecznie, natomiast jest to moja wizja, jest to moje wariactwo na temat, co można zrobić z Ducati 900 SS Supersportem z lat 99-2006, bo to jest ten model. Mam nadzieję, że mi się udało. Jak już wiesz, byłem na Mistrzostwach Świata w Essen, w finałach udało się zdobyć 6. miejsce, co w ogóle jest totalnym zaskoczeniem. No jak dla startującej firmy to jest, powiem ci, duży szał. Tak, i w ogóle pierwszy raz ze swoim pomysłem pojawienie się, tak. To dla mnie to był szał, ja się dowiedziałem chyba 3 dni po powrocie, że 6. miejsce, był to szok. Jest tak w życiu ludzi, którzy tworzą motocykle dla siebie szczególnie, nie tylko motocykle i samochody, budują coś, co ich zdaniem jest wyjątkowe. I potem dochodzą do pewnej bariery, mówią sobie, no osiągnąłem już tu wszystko, co jeszcze można zrobić, ale mam lepszy pomysł, trzeba by to sprzedać, zrobić coś takiego. Czy ty masz takie projekty wobec tego Ducata? Powiem tak, ten Ducat jest do sprzedania, natomiast od początku do końca budowany był dla mnie. Ja chciałem dla siebie. Ale co, osiągnąłeś już taki poziom, w którym stwierdziłeś, chyba nie, że... zawsze jego tak. Myślę, że to jest forma skończona. Natomiast... Dziękujemy bardzo. O, dziękuję bardzo. Co tutaj mamy? No proszę. Zupa. Fiagoli. Ale popatrz, jak to genialnie pasuje do tego motocykla. Każde takie danie jest skomponowane perfekcyjnie, ono jest skończone. Jest szef kuchni, który w ostatniej chwili smakuje i mówi, to jest to. I tak jest z tym motocyklem. Jak mówisz, że to jest skończona konstrukcja, to chyba ugotowała się w sposób perfekcyjny, jak te danie, które znaleźliśmy tutaj w menu. No dziękuję, jeśli tak uważasz jeszcze. Nie, to ty parę... tak powiedziałeś, ja to nie znaczy, wiem. Nie, jeśli uważasz, że jest fajny, tak? Mnie się podoba. Nie. Mi też, powiem skromnie. Dobra, a to tak, wiesz, dżentelmeni o pieniądzach nie mówią. Gdyby ktoś przyszedł do ciebie, jakiś skromny człowiek z odpowiednim portfelem i powiedział, drogi Krzysztofie, ile musiałbym zapłacić za ten motocykl? Czy jesteś w stanie określić taką kwotę? Jestem, ale ponieważ myślę, że dżentelmeni nie rozmawiają, to jak ktoś będzie zainteresowany, wejdzie na stronkę i się ze mną skontaktuje. Myślę, że to jest... Ktoś, kto kupuje Ducati, nie powinien pytać o cenę. Dobra, to teraz jeszcze parę drobnych pytań dotyczących tego motocykla. Czy ty zaprojektowałeś go najpierw, potem tworzyłeś tak, jak on miał wyglądać, czy po prostu robiłeś, mówię, nie, ten zbiornik jest fajny, to mi pasuje, potem jeszcze kanapa, no nie taka, może ją przepikuję w ten sposób, czy najpierw powstał rysunek? Wiesz co, tak naprawdę to wizja ogólna była, ale tak jak to przy powstawaniu jednak jedynego egzemplarza, w trakcie robót coś tam, wiesz, coś tam modyfikujesz, coś zmieniasz, powstaje to w bólach, no ale to chyba o to chodzi, tak? I o to chodzi, i o to chodzi. Najfajniejsze w tej całej sytuacji jest to, że taki motocykl później gdzieś tam sobie staje, jego właściciel sobie siedzi z boku i mówi, coś pięknego i to moje.
To ty powiedziałeś. I tym sympatycznym akcentem zakończymy rozmowę z Krzyśkiem. Mam nadzieję, że zajrzycie i na jego stronę, i zajrzycie do jego firmy. No i oczywiście na oczami Ostrego będziecie oglądali kolejne, mam nadzieję, konstrukcje Krzyśka. No zapraszam, pochwalę się. Przepraszam Cię, Jasiu, że tak mało czasu poświęcam Tobie, bo czas spędziłem przy motocyklu, ale teraz będzie inaczej. Kocham Cię, synku.